Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden. Poprawczymy głosami 13 za. Przechodzimy do punktu 10. Podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy ośrodka pomocy społecznej potrzeby. Proszę panu kierownik. Szanowni Państwo, obowiązujący statut ośrodka pomocy datowany jest na 2014 rok. Od 2004 roku ośrodek pomocy społecznej nie realizuje tylko zadań dotyczących ustawy o pomocy społecznej, ale zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, o wspieraniu rodziny dzieci, zastępu świadczeniach rodzinnych, więc te zapisy tak wymagają aktualizacji, dlatego jest nowy projekt ustawy. Dziękuję. Dziękuję. Chciałam dyskusję. Nie widzę, zamykam. Proszę o czytanie tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Poczewo z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu gminnego ośrodka pomocy społecznej w Poczewie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Gminy Poczewo uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się statut gminnego ośrodka pomocy społecznej w Poczewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 16/202/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie nadania statutu gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej w Poczewie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Poczewo. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Do głosowania. Kto za przyjęciem uchwały? Dziękuję. 14. Kto się wstrzymał? Przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 11. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Chciałem uzupełnić tego, bo wydaje się, że to jest ważne z tego, co tutaj mówił Daniel. Jak my pracujemy? Chcemy remontować pałac i ten mur. Niestety na ten remont muru, który chcieliśmy zrobić sami, to trzeba pozwolenia na budowę. Ściągamy ludzi, najczęściej nawet znajomych, żeby nam mniej więcej oszacowali, ile to może kosztować, czy jesteśmy w stanie w ogóle wejść do jakiejś inwestycji. I mamy, każdy z Was ma jakichś znajomych, kosztorysantów różnych, przychodzą i mówią, to będzie kosztowało, mówi 300 tysięcy, 100 tysięcy, my wtedy zastanawiamy się, czy to robić. Ten kosztorys często nawet nie jest taki zadany, jak robił to na komputerze, to od razu przesłał mail. My potem oczywiście, jeżeli potrzeba, robimy przetarg na kosztorys i tak dalej. To już jest następna droga, ale za każdym razem. I teraz jak mówimy o pasie północnym, o kanalizacji, to ja dzwonię na przykład do wielu firm, które projektują, zapraszam, przyjeżdżają i pytam, ile może kosztować projekt. Bo też muszę to mniej więcej wiedzieć. I mi nikt pieczątek nie stawia, tylko rozmawiamy. Oni mówią, projekt to około 200-250 tysięcy. Czyli ja muszę zabezpieczyć 300 tysięcy, żeby, nawet jak to będzie kosztowało 200, żeby potem nie było problemów, bo potem jest tylko problem. Za każdym razem, jak budowaliśmy kanalizację, przygotowaliśmy się do tego, dokładnie było tak samo, mniej więcej i wtedy, jak tam mieliśmy już projekt, a jak go nie mamy, to musimy przygotować, dowiedzieć się mniej więcej ile, co zrobimy. I z pałacem chcielibyśmy więcej zrobić, ale wiem, że jeżeli zrobimy piwnicę, dół, wejście i elewację z zewnątrz, ewentualnie dołożyliśmy do cieplenia środka, jesteśmy w stanie. Z których już nie jesteśmy w stanie, bo to jest około 4 milionów złotych, jeżeli by to miało być publiczne, dostępne. A jeszcze podkryliśmy dachówki i będziemy tam musieli część dachówek wymienić, jakie zapasy są, bo są opiekane. To nie wynika z naszej jakiejś złej woli i tak dalej. I to, co Daniel zrobił, to tylko zapewnił, żeby można było to przejrzeć. Bo wie, bo to akurat zremanentował jakby instalacje z racji tego, że jak słyszycie, ma kwalifikacje kosztorysanty i tak dalej, jest inżynierem elektrykiem i na tym się zna. Natomiast potem są albo zapytania ofertowe powyżej 100 tysięcy, przetargi, wtedy te koszty znacznie spadają, ale musimy się trzymać tego, co nam to wszystko mówi.
I tutaj nie ma nas żadnej złości. Tak się pracuje, po prostu wszystkie urzędy tak pracują. Chcemy najpierw wiedzieć i dzwonimy do takich firm czy ludzi, którzy przyjeżdżają. Najczęściej oni nawet nie wykrywają. Bo mówię, jeżeli chodzi o projekt tego pasa północnego, to były 4 firmy. Wszyscy mniej więcej, mówię o projektowaniu, bo musimy ten projekt zrobić, mieć pieniądze, podali w tym przedziale 200 do 270, 240, a potem przy tej kwocie to jest przetarg. No i kto wygra, to wygra. Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że podwykonawcą Abruku, tak, jest hydroinstalator, który nam robił tą kanalizację. My już jesteśmy spokojniejsi, bo wiemy, że oni tam robili pięknie, szybko i tak dalej. Ale to nie my ich zatrudniamy, tylko Abruko i oni tam wchodzą tylko na tą część deszczów. Także tutaj tak to wygląda. Tutaj nie ma, a jak Państwo coś chcecie i nasi pracownicy coś wykonują dla Was, to też wykonują, to akurat profesjonalista, ale inni, na przykład, bo Dagmara zna się na drogach, pewne rzeczy robi. Na drogi żeśmy wystąpili też do kilku, żeby nam odpowiedział. Tam też nie ma żadnych pieczątek. Przysłali nam mailem, ile za metr, ile to. I stąd wychodzi nasza wstępna kalkulacja, jeżeli robimy, że tam kropienie asfaltem, pierwsza warstwa, druga warstwa, czy czy krawężniki, czy inne rzeczy. No tak to się robi, żeby wstępnie wiedzieć, ile to ma kosztować. A potem przy przetargu wychodzi. Ja po to byłem w Kościecinie, żeby obejrzeć drogę, żeby zobaczyć ten fragment nawet dla siebie, bo się też tam widzę, że ktoś przekopywał tą kamienną drogę, bo tam się zapadło, czyli chcielibyśmy tam to też ponaprawiać i tak dalej. Byłem w Borkowie, przejechałem całą drogę, pospisywałem sobie gdzie chcą, jak jest. Będziemy się zastanawiali, jak to też w przyszłości tej pierwszej części, gdzie jest asfalt, to pewnie nie, ale dalej uratować tą drogę, tak jak myślę. Ale kiedy, co i jak, to jeszcze nie wiem, bo to z Wami będziemy, ale też będziemy mówili szacunkowo, bo tak inaczej się nie pracuje, żeby zacząć. No. Natomiast jeżeli do mnie przysyła jakaś firma mailem, tam nie ma podpisów, jest nagłówek, kto przysłał. I wiem, że to przyszło z tej firmy, od której ja prosiłem, żeby przysłała, żeby nie płacić, a wiedzieć wstępnie, jak to działa. Dziękuję. Panie Danielu, w następnym punkcie, radny w tym punkcie. Panie wójcie, zapytanie, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o pan właśnie, co pan wypowiada się, dokumentacja o oczyszczaniu gruntów. Dzisiaj o 17 mam spotkanie z PGR. To więcej powiem, to chętnie jak zadzwonię powiem, bo jeszcze nie wiem na jakim zakresie. Na pewno robimy ten przetarg i w czwartym kwartale będziemy działać. Albo to zrobimy z tych pieniędzy, które na przykład za godzinkę drzew. Jeżeli dostaniemy, liczymy na to, że wspomoże nas 2000 bo taką deklarację prezesa Cichosza mam, PGE. Dlatego nie spieszę się, bo to jest kwestia praktycznie już dni. Przyszła umowa do podpisania, jeszcze oczywiście nie do końca tak, jakbyśmy chcieli, ale mam nadzieję, że jak podpiszemy, to tamte pieniądze będą też mi. Także to dziękuję. Jeszcze z radnych. Przechodzimy do punktu 12. Proszę, panie Daniele. Dziękuję do tego kosztorysu z oszacowania, to jest naprawdę standardowa procedura postępowania, żadnej nieważności na każde zadanie szansy. I teraz tego kosztorys ten inwestorski potwierdził te nasze prawidłowe szacowania, ponieważ kosztorys inwestorski nie odbiega 10%, czy szacowanie nie odbiega 10% do kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski opiera na 157 tysięcy brutto, to zabezpieczyliśmy 150. Pomijam dokumentację przygotowania wersji, te dokumenty, czy kosztorysy projekty. Także sama robota, myślę, że oszacowaliśmy trafnie. Dziękuję. Proszę panie wiceprzewodniczący. Informację jedną. 20 kwietnia zaczynamy akcję taką cykliczną na poważnie z krwiobusem, także będzie krwiobus przy urzędzie gminy. Serdecznie zapraszam, później będzie w miesiącu sierpniu i listopadzie jeszcze. Prosiłbym sołtysów, żeby tutaj mam plakaty po sesji odebrać, powiesić gdzieś na tablicach ogłoszeń. Wszystkich zachęcam. Nic nie boli, a może przynieść korzyści. Dziękuję. Pan Wójt. Oczywiście panu. Proszę o ciszę. Gratuluję tej inicjatywy. Myślę, że już mieliśmy jakieś rekordy. Nie, nie tam jest.
wybraliśmy sporo, to już... Nie pamiętam. Nie, ale teraz... Ale wiesz, że za każdym razem było więcej. Było więcej, tak, już ostatnio nawet po prostu było więcej niż mógł przyjąć, więcej chętnych. Także... Gratuluję. Panu dyrektorowi chciałem podziękować za siatkówkę. Wszystko tam z tego co do prawie przebiegało normalnie. Dobrze zrobiło. Także bardzo dziękuję za pomoc. Dziękuję. Pan radny Kozłowski. Korzystając z tego punktu dyskusji, mam wnioski, chciałbym Państwu przedstawić opinię Komisji Doradnej odnośnie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Choczewo a Skarbem Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choczewo. I tak, opinia nasza, bo komisja nasza doradna została powołana do wyrażenia opinii, także chcemy tę opinię wyrazić. I tak, w dniu 9 marca 2015 roku nastąpiło spotkanie informacyjne w siedzibie Nadleśnictwa Choczewo z panem nadleśniczym Ewą Rogaczewską. W spotkaniu udział wzięli zastępca nadleśniczego pan Paweł Januszewski, przewodniczący Rady Gminy pan Bronisław Nowak, przewodniczący Komisji Doradnej pan Grzegorz Kozłowski. Tematem spotkania była sprawa zamiany w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność nadleśnictwa Choczewo w zamian za grunty gminy Choczewo. Pani nadleśnicza Ewa Rogaczewska przedstawiła swój punkt widzenia na wyżej wymienioną sprawę. Na podstawie tych informacji Komisja Doradna wypracowała następującą opinię. Po pierwsze, wycofanie dotychczasowej procedury zamiany. Dwa, uruchomienie nowej procedury zamiany wraz z wykonaniem nowego operatu szacunkowego. 3. Przy wznowieniu nowej procedury zamiany wyżej wymienionych nieruchomości i gruntów należy uwzględnić likwidację byłego CPN. Według opinii pani nadleśniczy były CPN nie stwarza zagrożenia dla środowiska, a z kolei pan wójt twierdzi, iż może usunąć ten CPN po kosztach domowania. Chcę tylko taką uwagę wnieść, że Komisja Doradna jako przychylamy się do tej opinii pani nadleśniczej. Wierzymy, że tak jest i że pan usunie ten CPN po cenie złotym. 4. Komisja proponuje, aby przedstawić do zamiany ze strony gminy Choczewo dwie działki leżące w obrębie Sasino o numerach 408/4, powierzchnia 3,45-42 hektara oraz działkę o numerze 430 o powierzchni 5 hektarów 95,33 hektara, dające łącznie powierzchnię 9,475 hektara. W przypadku dużej rozbieżności w wartościach zamienianych nieruchomości powyżej 15 tysięcy, przy poprzedniej wycenie różnica ta wynosiła około 200 tysięcy złotych na niekorzyść gminy Choczewo. Komisja opiniuje, aby skorzystać z propozycji pana posła Budnika wyrażonej w artykule redaktor Jan Kiela w Bryfie Wejherowskim z dnia 23.2015 rok, cytuję: od tej wyceny remizy można by odliczyć już poniesione przez OSP nakłady, relacjonuje poseł. Myśli, teoretycznie przynajmniej jest możliwość, by grunt pod remizą wycenić nie jak budowlany, a jako przeznaczony na ochronę przeciwpożarową, co automatycznie obniży jego wartość. Mamy nadzieję, że może zaraz zapytać. Może pan poseł może jeszcze pomoże. 6. Z informacji przekazanych przez panią nadleśniczą Ewę Rogaczewską wynika, że z chwilą zakończenia umowy dzierżawy na wynajem obiektu strażnicy nie ma zagrożenia, iż tutejsza jednostka OSP straci możliwość garażowania w tym miejscu. Umowa kończy się w czerwcu tego roku. Wówczas konieczne będzie wypracowanie nowych zasad dzierżawy. Jest to nawet podane w piśmie pani nadleśniczy, pismo z dnia 4 lutego, znak sprawy ZG2261.1.2015. 7. W opinii komisji w poprzedniej procedurze zamiany pan wójt gminy Choczewo nie zadbał należycie o majątek gminy, co mamy nadzieję zrobi to obecnie i podejmie korzystniejszą strategię zamiany.
była merytoryczna i przebiegła w miłej atmosferze. Pani naleśniczy wyraziła dużą wolę porozumienia oraz pomocy w tej sprawie. Komisja doraźna, przewodniczący Grzegorz Kozłowski, członkowie Mateusz Cupryniak, Teresa Lademan, Zbigniew Szafoni, Jerzy Detra. Do wiadomości wójt gminy Choczewo, przewodniczący Rady Gminy Choczewo, dyrektor Lasów Państwowych w Gdańsku, nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo, ochotnicza Straż Pożarna w Choczewie, Akarta. Chciałbym tylko tu jeszcze dodać, że mam nadzieję, że pan wójt będzie myślał o dobru gminy, wynegocjuje lepsze te warunki, żeśmy tutaj tak wstępnie określili, na co my na pewno wyrazimy zgodę. Także myślę, jeszcze może przy pomocy pana posła, wiem, że dobrą opinię wyrażał pan rektor Lasów Państwowych, no i pani Ewa również. Także liczę, że dojdzie ta transakcja do skutku. Przedłuży się to tylko po prostu w czasie. Chciałbym jeszcze tutaj może dodać taką sprawę. Tu występował pan przewodniczący, on już tu wspomniał o tej naszej drodze, jedynej gminnej drodze w Stilo, która łączy w stronę tam tego puszka, że pytaliśmy się, my takie zapytanie żeśmy zadali do pani naleśniczy, czy by się zgodziła na poszerzenie tej drogi o 5 metrów. Obecnie ona tam prawdopodobnie ma 5 metrów, czy 10 metrów. Byłaby to wówczas porządna droga z możliwością przejazdu nieszczęsnych, bo taki problem występował, bryczek konny. Bo w tej chwili tam do tej pory, nie wiem czy jeszcze nadal istnieją rury takie ustalowe. I ten, nasza jedyna droga została zablokowana, niby że wkłady na niej. Nakłady i tak się z boku objeżdżają, jeżdżą, to nic nie daje. Przyczyniłoby się taka droga 10-metrowa, nawet w razie jakiejś pogotowie, no różne rzeczy się dzieją. Można by porządnie, czy jakoś na wierzchnię zrobić, nie wiem, to już jest inicjatywa, to należy do pana wójta. Myślę, że podejmie pan wójt takie działania, bo to dobre dla gminy. Ja tylko jeszcze panie wójcie podpowiem, bo tak nam powiedziała pani naleśniczy, że jeśli chodzi o poszerzenie tej drogi, byłaby pewnie zainteresowana taką drogą w ramach gminy, oczywiście gruntów również, taką drogą w Borkowie. Tam jest taka szepa, druga lasy wiedzie. Gmina, można by jej się pozbyć. Nie wiem, czy to pana Duda będzie zależało. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę panu wójcie. Chcę państwu powiedzieć, że po pierwsze to jeżeli chodzi o drogi. Mówiłem to już teraz w tej kadencji kilka razy, że od kilku lat staraliśmy się o zgodę ministra ochrony środowiska i jak pan pamięta, tylko udaje pan, że pani pamięta, to minister już na piśmie wyraził zgodę i w nadleśnictwie ta zgoda jest, że możemy poszerzyć do 10 metrów tą drogę. I o to się staraliśmy kilka lat i ta informacja pana ministra w nadleśnictwie jest zgoda. Ja to mówiłem tutaj w tym roku już chyba ze 3 razy. Także to wszystko dogadaliśmy z lasami, nie ma żadnego problemu. Chcę państwu powiedzieć, że procedury, które najpierw kwestionowaliście, a teraz jakby się z nimi zgadzacie, procedury są zawsze takie same. To, że o uchwale, o planie, to rozmawiałem w poniedziałek o zmianie planu, ponieważ wieś Choczewo, jak widzieliście, jest budowana przy 5% wykonanego planu. Reszta to jest radosna twórczość, pozwolenie na budowę. Dlatego potrzeba nam zrobić plan na Choczewo. Dlatego znaleźliśmy planistę, który chce to zrobić za 50 tysięcy, bo 50 tysięcy ma.